No dobrze, wiem, że mówiłem, że będzie live, ale zmieniłem trochę plany, to znaczy będzie live, tylko chcę jeszcze zagrać trochę meczów, aby po prostu, żeby być w stanie na tym jednym live'ie ten sezon zakończyć. Tak więc zobaczymy, ile będzie jeszcze odcinków. Nie będę tutaj dawał żadnych konkretnych zapowiedzi, gdyż jest to program robiony spontanicznie, po godzinach. Mamy do rozegrania kilka spotkań. Górnik Polkowice, Dramas Brosławice, Gwarek Tarnowskie Góry, Celuloza Kostrzyn i może Ślęza. Z góry bardzo was przepraszam, że ten program się stał trochę nudny, ale to nie moja wina, że wielki LKS Goczakowice jest taki mocny, taki potężny i rozjeżdża rywali tutaj. Cztery mecze zagraliśmy, cztery mecze wygraliśmy. Niestety skurwysyny z Kluczborka oraz Zabrza tutaj nie odpuszczają i nie chcą, żebyśmy pozostali z samotnym liderem. I to jest bardzo przykre i bardzo mi się to nie podoba. Ale co mam robić? Jak mówiłem, mamy problem z młodzieżowcami. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Czy w mojej drużynie U19 nie ma jakiegoś takiego talentu do szlifowania, co nie? Który mógłby po prostu czasem jeździć na mecze. Jest Maciej Okaj. Maciej Okaj, środkowy pomocnik. Dobra, bierzemy Macieja Okaja do pierwszego składu i może jest słaby, ale jest nasz. Będzie w zespole seniorskim. I bierzemy też do zespołu seniorskiego 15-letniego Romana Tanżynę. Trzeba promować młodzież, moi drodzy. Teraz tak, ja mam tu za dużo ludzi w tym składzie. Rozmyśliłem się, jeśli chodzi o Marcina Krzywickiego. On jest strasznie duży, jak pamiętacie, jak mówiłem, mamy małe szatnie, strasznie dużo miejsca w tej szatni zajmuje i głupie żarty daje. Tak więc jednak go puścimy wolno. Dzięki Marcin, że u nas posiedziałeś trochę. Na szczęście możemy rozwiązać twój kontrakt za darmo. To była wielka przygoda, dużo się nauczyłem. I jestem naprawdę wdzięczny losowi. No jak mam wybór, to już lepiej grać tym Nagrodzkim, nie? On jest 21, jest nasz chłopak. Prawie całemu zespołowi się kontrakty kończą. No ale dobra, gramy na razie, żadnych kontraktów nie. O, Alvarez otrzymał oferty. Czemu wszystkie są za 0 zł? No ja nie chcę go oddawać za 0 zł. Czemu mam go oddawać za 0 zł? Sarrarer gra tak, że chętnie bym go wycałował, twierdzi Piszczek. Łukasz, nie krępuj się. Myślę, że możesz to zrobić. Tylko zapytaj Sarrarera o zgodę, a myślę, że się zgodzi. Któż by nie chciał, żeby go wycałował Łukasz Piszczek? Aha, oni chcą odpowiedzieć już teraz. No nie, nie oddawam go za darmo. Dobra, słuchajcie, ostatecznie 10 tysięcy. 10 tysięcy i bierzecie Alvareza, jeszcze wam wyślę pierogi do tego. Zapakuje, takie mrożone. Że nikt za gościa 10 tysięcy nie chce dać nawet? Znowu dostał od Niemców oferty za 0 zł. To jakiś klub, który ma ponad 100 lat i oni nie mają 10 tysięcy. W kilku nieudanych próbach znalezienia nowego pracodawcy postanowiłem, że Marek Jonda zostanie zwolniony z klubu. Kto tak postanowił? Kamil Grzesik. Kamil, ja nie mówię, że to jest zła decyzja, ale mógłbyś ze mną to konsultować, no. Dobrze, żegnaj Marku. O, Grygiera chce z Kraczem Stochowa. Ja do Błażeja nic nie mam, to jest fajny gość. Dlatego dam mu odejść za darmo, ponieważ no niech sobie pograł chłopak, u nas nie będzie grał niestety. Jesteśmy zbyt mocni obecnie. W ramach comiesięcznego spotkania zebrałem listę tematów, które zostaną. Weźcie mi, streszczenie do skrzynki. Kto to jest? A, Seweryn Michalski zaakceptował umowę. Kurwa, brać go? Ja już mam tylu środkowych obrońców. A dobra, wezmę go. Trudno, niech jest. Kolejny środkowy obrońca. Ej, ale może dałoby się teraz sprzedać kogoś? Myślicie, że można teraz sprzedać Wojcinowicza, jak już go wziąłem? On się pewnie zdenerwuje na nas. No ale sorry, przyszedł lepszy. Przyszedł lepszy od ciebie, więc czemu cię mam trzymać na siłę? Tomiczek gotów do podpisania kontraktu. Wait a minute! Who are you? Ja chciałem kogoś takiego? Na chuj mi on. Ja go nie chcę. Żartowałem. Weź się. Wróblewski został zwolniony z kontraktu. No i dobrze. Nie wiem, jak wy to robicie, ale robicie to dobrze. Szymon Gwiazda w U19 szaleje. Przeciwnicy muszą być w niebo wzięci, że wystawiamy Szymona Gwiazdę w U19. O, patrzcie. Młody dobrze trenuje. Pochwalimy go. Ten znowu, że nie zasłużył. Dobrze, dobrze. Niech jest ambitny w sumie. Ambitna młodzież nam jest potrzebna. Później grałem puchar. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym sezonie puchar prawie nas
No prawie przez puchar straciliśmy pracę, bo wystawiłem jakiś śmieszny skład. Ten śmieszny skład przegrał z jakimś śmiesznym klubem i wcale nie było śmieszne. Polski akcent w fazie grupowej. Wygląda na to, że w fazie grupowej źródłem największej emocji będzie grupa D, gdzie zmierzą się dwaj godni siebie przeciwnicy, Lech Poznań oraz Tottenham. Kurde, ale mają grupę ciężką. Lech Poznań jest godnym przeciwnikiem Tottenhamu. Ty, co to mają? Kogo ten Lech ściągnął? Z Villarrealu typa? Jakie on ma statystyki? Ściągnęli bramkarza w końcu jakiegoś, czy dalej? Nie bardzo znają, że Juan Carlos jakiś jest. O, ściągnęli. Z Girony. O, Grygier sobie poszedł do Skry. Częstochowy Marks, który miał grać u nas. Gdzieś się tuła po wypożyczeniach. Bąk gotów do podpisania kontraktu. Z jakiej racji on jest gotów do podpisania kontraktu, jak z nim nikt nie chce podpisywać kontraktu? Ja naprawdę w ostatnim odcinku takie dziwne kroki podejmowałem? Dobrze, gramy, nareszcie chyba mamy mecz. Okej, czy powinniśmy robić jakieś zmiany w składzie? Czy my straciliśmy bramkę ostatnio? No to wjeżdża Szumera za Mrzyka. Okej, pojedzie za Alvareza na mecz. Piąty mecz, piąte zwycięstwo, panowie. Myślę, że możemy się umówić na coś takiego. Jest pierwsza akcja. Już mi jeziora skopali, oczywiście. Czerwona! Wyjazd! Wyjazd! Jeszcze łapą machasz? Nic się nie dzieje w tym meczu. Deszcz pada. Panom się tutaj piłkarzom nie chce chyba grać. Naprawdę, 25 minut mieliśmy dwie akcje. Dwa w ogóle niegroźne strzały głową. Dla tych kibiców, którzy przyszli na ten mecz i w tym deszczu po prostu siedzą i wydzierają się tutaj, gardło zdzierają, to ja przepraszam bardzo, że tak się dzieje. Nie no, Tomku, coś ty teraz zrobił. O. No, dobrze, dobrze. No i na Przema. Będzie karny. Oliveira będzie strzelał, nie. Przemo. Karnego ma strzelać Przemo. Przemo idzie pro króla strzelców i... Ja, kurwa! Tak jest, kurwa, nie ma litości. Bramkarz wyczuł intencję, ale po prostu strzał Przemysława Brychwika był tak potężny, że przełamał mu ręce i jest 1-0 dla wielkiego LKS. Ten deszczowy, nieprzyjemny dzień. Oskar, co się bawi na tym lewym skrzydle, nie mam pytań. I'm here to remind the world that this game is about skills, heart, honor. Joy. No brawo, dobra akcja. Gramy w porządku. Jak w każdym meczu póki co mamy wyraźną przewagę. Wiele nam tutaj rywale zrobić nie mogą. I to jest bardzo miłe. No, tutaj nasze defensywne skrzydła trochę się spóźniły. Ale jest Łukasz Piszczek. Pochwalimy chłopaków. Oni lubią być chwaleni. Taką mentalność ma ta drużyna. Trzeba po prostu chwalić. Oskar Mazurkiewicz wyrasta na mojego ulubionego piłkarza w tej drużynie. On mnie jeszcze chyba nigdy nie zawiódł. No, Przemo, oczywiście. Ajajajajaj. Nie jest to jakiś wybitnie ciekawy mecz. Ale no nie mamy na co narzekać. Zobacz. Przemysław Brychwik przegrał pojedynek główkowy. Stało się tylko dlatego, że nie dał rady skoczyć do piłki, ale jednak jest to rzecz warta odnotowania. Dobra, tak to sobie możecie, kurwa, cały dzień strzelać. Okej, okay. No dobra, no jest w porządku. Zrobimy jednak zmianę, bo trochę mnie ta żółta kartka Dancha martwi. Puścimy tego Michalskiego. Zadebiutuje sobie dzisiaj w barwach wielkiego LKS-u. Karina Gubin znowu jakiś ogromny wynik w plecy dostaje. Co się stało z tym klubem? A czemu Brychwik jest taki strasznie zmęczony? Trzeba zmianę zrobić. Ups. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. No widywałem lepsze wejścia w zespół. To Michalski się tak minął z tą piłką? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Halo, mecz nam ucieka. O nie. Ucieka nam czas. Dobrze, Szymon. Dajesz, Szymon, sam.
No dobra, może to w sumie był lepszy pomysł. No. 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 No i kolega Michalski bardzo szybko się tutaj zrehabilitował. Świetne zagranie. Zobacz, piękna piłka. I jezior. Cyk. Brawo. Dobrze, dobrze panowie, dobrze. Wracamy na nasze miejsce, czyli pozycję lidera. Dobra, to wpuścimy tego Sierczyńskiego. 10 minut do końca. Czekajcie, bo tu widzę akcję mają. Dobra, panowie, niżej trochę, niższe tempo, trochę więcej gry na czas, i tu niżej. Trzymiemy to do końca. Trzeba jeszcze jakąś zmianę może zrobić, jedną jeszcze mamy. To Pechliwana wpuścimy za Oskara. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Karina Gubin do 5 wyrównała i straciła na 5-4, ja pierdolę. Co za mecz. Oho, się obsrał Sierczyński. Dobrze, Szumera. 6-4. Co za mecz w Kluczborku. Sierczyński, czy ty wygrasz jakikolwiek pojedynek, kiedykolwiek w tym klubie? No i jeszcze narożny to wypierdolę. Jezu, już go nie lubię. Kogo ja ściągnąłem do tego klubu? Wypierdalaj, nie potrzebujemy cię w naszym składzie, ty chuj. Weź się skoncentruj tam. Uśmiechnięty jesteś, a błędy robisz. Brawo, Szumera, tak jest. Panowie, w tym sezonie nie tracimy już bramek w końcówce, okej? Okay? Podoba mi się ten Jąkisz. Dobrze gra. Chyba ich najlepszy zawodnik. Dobrze, że mają słabych napastników. Dobrze, Michalski, brawo. I Szumera, teraz trzymasz tę piłkę przez 30 sekund. Aż sędzia cię upomni. Czemu my takimi długimi piłami nagle gramy? Co to za... Dobrze, nasza auto. Okej, okay, tu już się nic nie wydarzy. 3 punkty zostają w Goczałkowice. Dobrze, brawo. Jak długo gwiazda może blokować miejsce w składzie, skoro nie potrafi pokonać bramkarza rywali? Michael Niedziela. Zamknij kurwa mordę. Co, już zapomniałeś, jak Szymon nas ratował w zeszłym sezonie? Gdyby nie Szymon, to by nie było już trenera Chojnickiego, taka prawda. Muszę go szanować do końca. Mamy serię 20 meczów bez porażki. Jesteśmy zajebiści. Ej, dobra, bo chciałem dwie rzeczy sprawdzić. Po pierwsze, Jonkisz. Muszę właśnie nie ufać skautom, tylko sprawdzać tych piłkarzy, którzy mi wpadną w oko. Tak się stało z Brychlikiem, ja go sam wyskautowałem, bez niczyjej pomocy. Jest to jakiś wybitny gracz. On zarabia 7 tysięcy miesięcznie? Nie no, bez przesady, aż taki dobry nie jest. Ale dobra, ważniejsza sprawa. Dobrze, że sobie przypomniałem, bo się okienko kończy. A do mnie napisał jeden z widzów. I tym widzem jest, moi drodzy, Bartosz Bernard. Bartosz Bernard napisał bardzo miłą wiadomość. Witam trenerzy, jestem zawodnikiem Podbeskidzia Bielska Białej, ale aktualnie gram na wypożyczeniu w Wiśle Puławy. Chętnie bym dołączył do wielkiego LKS-u Goczałkowice. Mam 20 lat, gram na pozycji wahadłowego lub bocznego obrońcy. Czy jest szansa przeanalizować moją osobę jako wzmocnienie lub po prostu jako osobę z szansą na dołączenie do zespołu? Bartosz, no pewnie. Ja takie propozycje oczywiście rozważam. Tylko, że ty jesteś za drogi dla nas.
Ale może na wypożyczenie by się dało ciebie wziąć. Nie chcę pod Beskidzie cię wypożyczyć. A może chcieliby się sprzedać za jakieś 20 tysięcy. Kurwa, Bartosz, oni chcą za ciebie 450 tysięcy. Przykro mi, to się niestety nie wydarzy, no. Zobaczymy w połowie sezonu, czy czasem nie będzie można z tobą jakichś negocjacji kontraktowych. Ale no, znając życie, nie będziesz chciał do nas przyjść i tak. Znaczy, no ty chcesz do nas przyjść, ale wirtualny ty nie będzie chciał do nas przyjść, bo czemu miałby chcieć do nas przyjść? Piszczek gra tak, że chętnie bym go wycałował, twierdzi Piszczek. Łukasz, słuchaj. Śmiało, nie? Myślę, że możesz to zrobić. Jeśli tylko masz tato ochotę, to nie ma w tym nic złego, żebyś się wycałował sam. Nikt w to nie będzie wnikał. Zrób to na osobność. Pod Beskidzie chcę wypożyczyć Mazura. Ale po co w sumie wy go chcecie wypożyczyć? Przecież on nie będzie u was grał. Wygracie w pierwszej lidze. Ale dobra, weźcie sobie go. Niech idzie na wypożyczenie. Pewnie. Czemu nie? Może będzie grał w rezerwach. Zawsze to lepiej niż brak gry. Ale już w ogóle broni teraz w pierwszym składzie w Goczałkowicach i idzie mu to całkiem nieźle. Goczałkowice w ogóle nieźle grają ostatnio. Michał Erasmus gotów do wypożyczenia. No tak jak mówiłem, niestety rodzice się nie godzą. Z Dramą z Brosławice będziemy grać. Puchar Polski. To oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, zagramy drugim składem, żeby też po prostu inni dostali szansę. A po drugie, zwiedzimy sobie z Brosławice. Kurde, jesteśmy faworytem z tą Dramą, ale nie aż jakimś takim ogromnym. 1,62 to nie jest jakiś wielki. Gdzie oni grają? Czwartej lidze. Nie mają żadnego piłkarza na kontrakcie profesjonalnym. Raczej to nie wygląda zbyt... Ale mają jednego. Płacą mu 650 zł. Jest to bramkarz Marcin Grzesiak. Konieczna reakcja na co? Łukasz, no idź. Przecież to już to co domyślnie ty powinieneś wiedzieć o takim. Zbrosławice. Gdzie to jest? Po co to jest? Czemu to jest? Na Śląsku. To jest jakoś niedaleko Katowic chyba. Wilkowice, Wierzchowa. Są na Wikipedii Zbrosławice. Jest to wieś sołecka. Wieś! Kurwa, 2500 mieszkańców. To jest mniejsze niż Piosek. Wieś leży w Dolinie Dramy. Drama, jak widzimy, jest to kurwa potężna rzeka. Nie ma z nią żartów. Istniejący w Brosławicach mikroklimat sprzyja leczeniu chorób układu oddechowego i nerwowego. O, ale zajebisty herb mają. Co prawda jest to herb nieoficjalny, ale podoba mi się. Czy to jest wąż wokół drzewa z jabłkami? Czyli, że Adam i Ewa żyli w Zbrosławicach. Czyli Zbrosławice to Eden. Kiedyś był tam Eden, teraz są tam Zbrosławice. Dobrze, no na Wikipedii niestety zbyt dużo tutaj nie mamy informacji. Ale może jest urząd gminy Zbrosławice. Czy to jest gmina? Kurwa, jak może być... Jak Zbrosławice mogą być gminą, jak to jest wieś? Aha, czyli to jest gmina... Czyli pewnie są te Zbrosławice i wokół są jeszcze jakieś inne wiochy. No, tak jak myślałem. Wilkowice znam, bo tam jest hala. I taka dość swego czasu to była dość popularna hala, w której jeździło się na jakieś zawody tam. No, na razie wygląda słabo, powiem wam, ten kącik. Zbrosławice... aktualności. Może coś się tam zdziało ciekawego. Mieszkańcy gminy Zbrosławice, którzy kompostują odpady zielone, zapłacą za śmieci mniej o 6 zł od osoby. Kradzież, o! Jest! Ciekawe wydarzenie w Zbrosławicach. Kradzież alkoholu i produktów spożywczych. Na terenie marketu przy ulicy Wolności doszło w ubiegu 2 lutego do kradzieży. Mężczyźni chcieli wynieść ze sklepu alkohol i jedzenie. 5 lat im grozi. Straty na ponad 500 zł. No i tak to się żyje w tych Zbrosławicach, powiem wam. Nic ciekawego się tam nie dzieje. Zbrosławice, ciekawostki może jakieś będą. Najważniejszym zabytkiem jest pałac. I jest to pałac. Może na YouTubie coś jest o Zbrosławicach. Mamy film, który został wrzucony 8 lat temu. Film nazywa się Zbrosławice. No możemy się poczuć tak, jakbyśmy tam byli. Film. Aktywny pałac Zbrosławice. Słychać głosy dzieci? Co? Bardzo aktywny. Ale jak pałac może być aktywny? Słyszeliśmy głosy dzieci. Jest NFC. Kolega z kanału? Lubek Sał. Lubek Sał.
Nie wiesz, z kim kurwa kręcisz film? Na pewno koledze z kanału Urbex Sao jest bardzo miło, że go zapytałeś, z jakiego jest kanału. Miło by nie było miło. Soba jakoś dźwięku. Co 2 lata temu. Margo w świecie duchów. O Boże, to może być jakiś mocny materiał. Zmierzamy w kierunku wejścia. Jest nas dzisiaj wyjątkowo dużo. A co się wydarzy? Oglądajcie. Co wy robicie, ludzie? Czemu wyście tam... Sesja powinna być udana. Sesja, czyli będą duchy wywoływać. Witamy, przychodzimy tutaj w szacunku. Chcemy tylko porozmawiać. Nie chcemy, żeby... Z szacunku przychodzą. To jest ich motywacja. Czy ktoś jest tutaj ze mną? Widzicie, nie ma żadnych zakłóceń. Jeżeli cokolwiek tu jest, to niech musimy go zerwać. Też bym kurwa nie chciał. Jak ktoś miga lampą teraz, żeby były efekty? Jeżeli nie chcesz z nami rozmawiać, podejdź do urządzenia. Dobra, to się coś będzie działo, czy... Na kontakt. Jeżeli chcesz, to nie. Urządzenie by po prostu nie migało, no bo widać, na co ma migać. Jedynie na to, ale urządzenie było dane w powietrzu. Możemy przejść do innego pomieszczenia. Możemy przejść do innego pomieszczenia. Okej, okay, do innego pomieszczenia. Po prostu daj znać. To jest ewidentnie... To jest ewidentnie widać, że reaguje na to, co się do tego mówię. Słyszeliście to? Nie. Dźwięk takiej jakby dziewczynki mają taki... Nie. To ja wtedy spałem. Słyszałem to teraz. Kurwa, gdzie ja zabrnąłem? Dźwięk dziewczynki słyszeli. Ja pierdolę, nie. To nie było jednak dobre miejsce do przeglądania. Przykro mi. Dzisiejszy kącik geograficzno-edukacyjny niestety nie jest zbyt ciekawy. Poza jakimiś oszołomami, którzy chodzą po piwnicach i wymawiają sobie, że słyszeli głos dziewczynki. Nic ciekawego się nie wydarzyło. Dobrze, ciekawy może będzie za to skład na mecz pucharowy. Zagramy drugim składem sobie. Niech sobie też zagrają inni piłkarze. Zagra dziś ten Wojcinowicz, zagra Andrzej Kłoda, zagra Szymała. Ja nie mam nikogo za Mazurkiewicza. Sierczyński zagra, Kliwan zagra, Nagrodzki zagra, zagra Zyk, zagra Sieracki, zagra Mucha. A dobra, Hanzel zagra, ale nie waży. A może niech jedzie Piszczek zamiast Dankat, może się poczują jakoś tak zobligowani do tego, żeby zapierdalać. Trochę ryzykuję, no ale muszę też dać pograć innym, nie? W tym pucharze. To nie jest aż tak eksperymentalny skład jak ostatni. Jesteśmy w Zbrosławicach. Jeśli nie uda nam się wygrać, ty, tam jakiś piłkarz nasz był, jest Kowalczyk. Jeśli nie uda się nam wygrać, to oznacza, że to mamy dobrą wymówkę, po prostu duchy tych dzieci sprawiły wtedy, że nam się nie udało wygrać. Czekajcie, bo za głośno mam teraz. Dylong, Dido, Fitz. Dobra, dajesz Mucha. Jebne! Mam nadzieję, że nie będzie w tym meczu jakiejś dramy. Łapie, coś się zrobił. Sieracki, wiesz co, dostajesz szansę się wykazać, dawniej grałeś i ty takie błędy robisz? Weź się kurwa przyłóż, chłopie, bo tam już 15-latek czeka na to, żeby cię zmienić. Co ty robisz? Co ty wyprawiasz na tym boisku? Więc ja go muszę poobserwować, bo ten chłop chyba zapomniał, jak się w piłkę gra.
No, pora się ogarnąć chyba, co? Jest tu kilka zawodników w pierwszym składzie, którzy mają dużo do udowodnienia. Stracili miejsce w składzie i mogą być z tego powodu niezadowoleni. Ale póki co udowadniają jedynie to, że strata miejsca w składzie była uzasadniona. Ten Sieradzki po prostu, co on robi na tym boisku? Odpoczywa. No, Pekliwan. Pekliwan ma wiele do udowodnienia. Hanzel ma do udowodnienia, Sieradzki, Zych, Szymała. Wszyscy mają wiele do udowodnienia i nikomu się udowadniać nie chce. Jebne! Po co? Po co takie rzeczy robisz, człowieku, jak nie umiesz, to nie rób, no. No nie, dobrze, to brawo tobie. No Andrzej, ależ to jest technika prowadzenia piłki, żaden piłkarz tego nie robi tak jak Andrzej. Nie da się ukryć, gramy na razie gówno. Ej, co wy robicie? Siemanko, z tej strony Tobiasz Bańcetel, bramkarz. Co to się wydarzyło tu? Andrzej! Czekajcie, bo tu trzeba tą linię obrony niżej dać przecież. Jak my to przepierdolimy? Tobiasz na razie bohaterem tego meczu. Trzeba zażądać więcej, bo tu gówno gramy na razie. Totalny piach. Nie może być tak, że nasz bramkarz jest najlepszym zawodnikiem w meczu z Dramą z Brosławice. Z całym szacunkiem dla Zbrosławic, przybywam tutaj z szacunku. Ten Mucha z przodu jako jedyny trzyma jakikolwiek poziom i cokolwiek stara się zrobić. Reszta po prostu to jest dramat. Chłopie, wyprzedza cię jakiś kontuzjowany czwartoligowiec, no. Łukasz. Kurwa, co my robimy? Co my gramy? Ja pierdolę, nie? No Andrzej. Dobra, panowie, wygląda to kurwa źle, nie jestem zadowolony, no, z czego mam być kurwa, zmiany robimy, wejdzie Szymon za Nagrodzkiego, i wygląda na to, że w pucharze nie musimy mieć tych U21, co ciekawa sprawa, o pierdol na razie niewiele wniósł, nie możemy znowu odpaść w pierwszej rundzie, dobrze Sierczyński, no, pierwsze dobre twoje zagranie w tym klubie, drugie twoje dobre zagranie w tym klubie. Ćwikła, kurwa, ćwikła i gruszka. Tak wygląda lewa flanka Dramy z Brosławicy. Owocowo-warzywne skrzydło. No, Tomasz, podaj! Czemu... O! Ten pan Dzido. Dziękuję panie Dzido. Adam Dzido, fajny gość z ciebie. Nie szło nam, ale przyszedł Adam Dzido i powiedział, chłopaki, nam się nie chce grać w pucharze, bo to nie, że raz w tygodniu, to jeszcze potem trzeba w środku tygodnia, dajcie spokój. Brawo Adam Dzido, nasz najlepszy zawodnik na razie na boisku. Woda zmęczony, Sierczyński zmęczony, a na razie gramy. Co zrobić Ćwikła? No Szymon, jedziesz sam! Szymon, tak jak za dawnych czasów. Jedziesz sam! Nikt... No dobra. No, Szymon! Szymon, tak jest! O. Brawo Andrzej. Co za klej w nodze. To jest technicznie nasz najlepszy zawodnik. Tylko jakby mu się jeszcze chciało karierę robić. To po prostu... To by był zawodnik na ekstraklasę. Ale mu się nie chce. On po prostu ma bardzo zrównoważone ambicje. Może Szymon. No dograj! Czemu ty musisz wszystko strzelać, koroniarzu? Brawo, Szymała. Ale ty się z nich wracaj, kurwa. To, że dałeś jedną asystę na samobuja, to nie znaczy, że teraz masz nic nie robić do końca meczu. Patrzcie, Andrzej kłada 7-0. Historyczny mecz dla tego chłopaka. Dobra, Wojcinowicz jest zmęczony. Trzeba wpuścić Piszczka do niego. To jest na razie nadal 1-0 tylko. No
No co wymyśli się? A już kurwa wymyśli. Sierczyński zmęczony. Dobra, wpuścimy tu Markwickiego i wpuścimy Ślosarczyka. O, Łukasz. I on... Panowie, no to dowieźmy to. Brawo Markwicki. Świetny pomysł tym zagraniem. Spalony. I tak kurwa nie trafił. Szymon przeżywa jakiś naprawdę potężny kryzys. Brawo Tobiasz. Tobiasz bardzo chce zagrać w meczu ligowym następnym. Ewidentnie. Rwie się do tego. I zagra. Jeśli nie wpuści do końca meczu bramki, no to... No to zagra. No, Denis? Hanzel będzie znowu grał na czas. To jest jego popisowe zagranie. Już w ostatniej sesji tak chyba zrobił. Ile już stoi? 10 sekund. Jest 15 sekund. Jest 20 sekund. 20 sekund co posta. Minuta 20 do końca. Andrzej. Mi się wydawało, że Mucha był jeden z lepszych na boisku mimo wszystko, a ma ocenę 6-2. Ciekawe, jak ten FM to liczy. Był aktywny przecież. Może mógł się lepiej zachowywać w kluczowych momentach tego meczu, ale ogólnie grał nieźle, nie? Czy jeszcze może się wydarzyć w tym meczu jakiś dramat? Chyba nie. Chyba to mamy. No nie było lekko, ale się udało. Dzięki Adamowi Dido przechodzimy dramę z Brosławice. No i super. Chciałbym pochwalić Adama Dido po tym meczu, ale chyba się nie da. Ktoś z naszej ligi się potknął. Patrzcie, Iskra Pszczyna przeszła pierwszą rundę nawet. Jest drużyna, która jest w stanie przegrać z Iskrą Pszczyna. To dla mnie pewne zaskoczenie. Dobrze, a tu już zaraz gramy tutaj z Gwarkiem Tarnowskie Góry, moi drodzy. Losowanie pucharu. No dobrze, zobaczmy, kogo wylosujemy. Przemsza Siewierz. Przemsza Siewierz będzie naszym rywalem. Przemsza Siewierz ma dwóch piłkarzy nie szarych. Jest 32-letni Patryk Bartusiak tam gra. Legenda Drwęcy, Nowe Miasto Lubaskie oraz Przemszy Siewierz. Kalenarz. Gramy teraz z Gwarkiem. Później, tydzień później gramy z Celulozą Kostrzyn. Potem ze Ślęzą. Kolejny tydzień później. Potem Przemsza Siewierz i Polonia Nysa. Jak wygląda sytuacja w tabeli? Trzy drużyny nadal mają po 15 punktów. Nie chcę odpuścić ani Górnik, ani Kluczbork. Czai się gdzieś też za plechami Lechia Zielona Góra. Za plecami. Polonia Nysa też póki co dobrze punktuje. No i Gwarek to jest póki co nasz najtrudniejszy mecz. No bo Gwarek ma 10 punktów, jest wysoko w tabeli. No zobaczymy. Na razie graliśmy z drużynami z dolnej części tabeli. No dobrze, to taki pierwszy powiedziałbym... Pierwszy duży sprawdzian nasz w tym sezonie. Więc warto byłoby panowie kurwa się spiąć. Gramy z Michalskim w pierwszym czy... Czy jednak Dan? Sarare zagrał gorzej w ostatnim meczu. Ale może dlatego, że usłyszał, że Piszczek go chce wycałować i uznał, że może lepiej nie będzie grał aż tak dobrze. Bo nie ma na to ochoty. Może spróbujemy z Piszczkiem tutaj. Teraz można spróbować tak zagrać. Piszczek zagra tu. I wtedy tu zagra ten Oliwier Siuda. Piszczek obawia się kolejnej porażki? Łukasz, co ty pierdolisz na tym? A, że ostatnim razem Gwarek z nami wygrał. Łukasz, no nie możemy się Gwarka bać. Ja wiem, że to może być trudniejszy mecz niż ten ostatni, no ale bez przesady, żeby się ich bać. To właśnie trzeba się im zrewanżować. Ganowicz i Chojnicki znów na czołówkach gazet. Ja z nim miałem kosę jakąś. Ganowicz odpowiedział na kilka pytań, które poruszyły tematy. W ostatnim meczu waszych drużyn Chojnicki otwarcie podał w wątpliwość pańskie metody.
Osobiście staram się nie zwracać uwagi na to, co ludzie mówią i piszą. Moja praca polega na tym, by Gwarek Tarnowskie Góry wygrywał mecze, to wszystko, co mnie interesuje. Dobra, nie będę już pyskował mu, bo ostatnio się to źle skończyło. O, Piszczek zmotywowany, już nawet nie trzeba żadnej odprawy mu. Tak, Gwarek zasłużył na rewanż, panowie. Ktoś tu nie jest jeszcze zmotywowany? No to zaraz was, kurwa, zmotywuję. Ważny mecz, na trudnym terenie. Czemu nie podajesz Przemkowi, no? Przecież już by było 1-0. Właśnie tego się boję, że może Jezierski zacznie się trochę tutaj obrażać, że nie on będzie królem strzelców. I żeby to nie było jakiś nieporozumień w szatni. Ale... wow! Ale Brychlik mu pewnie wtedy lepiej sprzeda i na tym się skończy. Biskup to jest ten, co jakieś absurdalne pieniądze w tych Tarnowskich Górach zarabia. Pamiętam, że to sprawdzałem ostatnio. Dobrze, Tobiasz. No! Oskar, co za podanie! Widzieliście to podanie Mazurkiewicza? Niczym Marcelo gra ten nasz Oskarek na lewej stronie. Patrzcie, co on zagrał. Widzieliście to podanie? W Ekstraklasie nie ma takich podań. Brawo. Dobrze. Chwalimy. Chwalimy chłopaków, bo jest zacy. Będzie dwa. Nie no, trzeba będzie zrobić tego live'a, no. Bo... widzicie, jaką my drużynę mamy. Przecież te odcinki będą nudne. Przemo Brychlik na odgrywającym to jest po prostu najlepsze, co tej drużynie mogło się przytrafić. Lwią część roboty przy tej bramce właśnie Przemo Brychlik zrobił. Właśnie po to go ściągałem, żeby robił takie rzeczy. A to, że strzela dużo bramek, to jest efekt uboczny, bo na to szczerze mówiąc nie liczyłem. Liczyłem na to, że będzie... o. Że będzie właśnie wygrywał pojedynki główkowe i to nam da przewagę z przodu, bo jeśli mamy obok Jeziora, mamy tego Sarerera, no to jak pójdzie długa piłka, wystarczy, że Przemo wyskoczy, dogra do tego, do kogo trzeba i już mamy przewagę i już mamy sytuację bramkową. Przemo teraz w pojedynku biegowym. Ciekawe, co wymyśli. No mógł wymyślić coś lepszego, ale nie będę Przema krytykował. Zobacz w ogóle z tym... O, spalony! Spalony był. Piłka jest na spalonym, kiedy strzeli piłkarz bramkę, a jest na spalonym, piłka nie uznana. W ogóle to z Gwarkiem Tarnowskiej Góry chyba Raszeja miał ten mecz, gdzie z 4 bramki strzelił, nie? Dobrze kojarzę chyba. Piep! Nie wiem za bardzo, co się teraz wydarzyło, ale podoba mi się. Podoba mi się to, co widzę. Przestraszył się wielkiego po prostu Brychlika, wolał wybić piłkę za linię końcową, niż dostać jakiś ślizg. Jak tam nasi przeciwnicy? Kluczbork niestety wygrywa, nie wiem jak Górnik. Jezier 3. Tak jest. I to już jest... spalony. Tak zwany offside. Kurwa, Tobiasz, co... Nie wiesz o wszystkim, nie rozumiesz, że ja jestem pojebany. Co to była interwencja, ty. Weź się tam uspokój. Nie no, wybitne zrobiłem transfery, powiem wam. Brychlik, no wiadomo. Sąsiad, tutaj pod nieobecność Kożulia, to nam robi grę w środku pola. Siuda, świetne wypożyczenie. Bator, zajebisty. Bramkarze, bardzo dobrzy. Michalski. Bardzo dobry transfer. Ja powinienem zostać dyrektorem sportowym w jakimś klubie. Ja się do tego idealnie nadaję. Moja skuteczność transferowa to jest Mazurkiewicza w ogóle wziąłem z Nikon. Ach, nie no, jestem po prostu genialnym. Genialnym menadżerem. I tutaj nie ma z czym polemizować, moi drodzy. Kurwa, co to było? Można z głupszego gola stracić? Jak to się stało w ogóle? Tu Barbus jakiś biegnie. Sąsiad chyba zadyszkę złapał. Kto się tak zajebał? Dan! Brawo, Adam, brawo, naprawdę, aż się popisał. Bramka trochę z dupy, ale no trudno, tak to już bywa w
tym sporcie, że czasem się traci bramki z dupy. Ważne, żebyśmy stracili ich więcej. Stać was na jeszcze więcej, to na pewno. Brawo! Nasz tercet tutaj ofensywny niczym Mbappé, Messi i Neymar wygląda. Jezierski, Sararer i Brychy. Ależ to jest trio, ależ to chodzi. Brawo, brawo. Pochwalić trzeba tę ekipę. I już schodzimy z tempa. Średni pressing. Polonia Nysa prowadzi punkty, bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Tak sobie kurwa możecie grać. Nie ma żadnego problemu. Brawo tobie. Tobie już bronię CTL, bramka. Szkoda, że nie możesz bronić w ostatnim meczu, bo naprawdę wyglądasz dobrze. Okej, okay, zmiany. Czas na jakieś zmiany. Co za śledź, kurwa, mi tu. Obstrali się jak Danki Michalski. Czekajcie, pokażcie mi taktykę. Zmienimy Przema, ale to za niego przecież może wejść na przykład Hanzel. Albo nie. Za niego może wejść Wojcinowicz i patrzcie, o, tu, tak, tak. Jezier zostanie z przodu, tu będziemy mieli Wojcinowicza, Michalskiego siódę i tu Dank będzie defensywnym pomocnikiem. Piszczek jest zmęczony, więc zmienimy tu na Batora i tu cofniemy chłopaków trochę niżej. No a może Hanzel ogarnie. Hanzel ogarnia wszystko. Niżej linia defensywy, niższy pressing. O, Kluczbork traci punkty w Zdzieszowicach, ależ to by była piękna historia, gdyby tak się stało. I Górnik 2 w Polkowicach. Panowie, to my to musimy dowieść. Mentalność ostrożna. Ostrożnie gramy. I podgrzej atmosferę, cały skład. No nie, no kurwa, panowie. No, końcówka. Końcówka, jesteśmy chyba samodzielnym liderem, o ile się nie mylę. Sześć meczów, 18 punktów. Brawo, panowie, brawo, brawo. Indywidualnie musimy jeszcze pochwalić Jeziora. Doskonały byłeś. Co? Wygląda na zgaszonego? Mateusz, czemu? Czemu jesteś zgaszony? Przecież ja ci... No 9-1, no ja... Może Sercan chociaż dobrze to przyjmie. Sercan dobrze przyjął. Czemu Jezior jest zgaszony, to ja nie wiem. Tak więc mamy to. Po 6 meczach nareszcie jesteśmy samodzielnym liderem. Kluczbork stracił punkty. Górnik stracił punkty. Polonia Nysa już wcześniej chyba straciła punkty. No co prawda grupa pościgowa, czyli Kluczbork, Lechia, Górnik i Polonia nadal się trzyma mocno, ale już wszyscy mają mniej punktów. Pójdę sobie na konferencję prasową, ponieważ mogą o tego cymbała Gancewicza mnie pytać. To mogę mu coś odpyskować. Jak bardzo negatywnie Sercan Sarer zareagował na pańską decyzję o zdjęciu go z boiska w chwili, gdy zmierzał po hat-tricka? Chciałem wam tylko pokazać, jaką piękną choinkę kupiłem. Śliczna, prawda? Wasza pasa meczów bez porażki trwa już od 10 spotkań. Jak ważne jest to, że potraficie regularnie przywozić punkty z pojedynków poza stadionem pana Toni? Nie będę jej wnosił do domu, żeby nie uschła! Jak się dzisiaj spisał Mateusz Jezierski? Wszyscy jesteśmy dziećmi, tylko cię do tego nie przyznajemy. Ja się tam wcale nie wstydzę, że cały rok czekam na choinkę i na świętego Mikołaja. PKS Goczakowice zdobywa dużo bramek na początku połowy. Czy potrafię wam wskazać powód takiego stanu rzeczy? Chyba były wystarczająco grzeczne. Mogę liczyć na jakiś prezencik pod choinkę. Ten wynik dowodzi, że Łukasz Ganowicz został przez pana pokonany w wojnie psychologicznej. Jak pan się z tym czuje? Nie z panem Chojnickim takie numery. Takich przycisnąłem, że musieli ustąpić. Dobra konferencja. Kibice znowu się domagają, by Jezierski został sprowadzony za stałe. No, to się niestety nigdy nie wydarzy. Ale nic straconego. Słuchajcie, słyszałem, że w Częstochowie brakuje kawy.
Jest taki portal, taka usługa, serwis taki, Buy Coffee Too, dzięki któremu można twórcom czy komuś tam postawić kawę wirtualną. Ja mam taki plan, że wy, jako że seria obecnie nie ma żadnego partnera, postawicie kawę, tak jakby mi, a ja za tą kawę kupię Jezierskiego. Tak więc link jest w opisie. I po prostu spróbujemy tak to zrobić, dobra? Będę miał dużo kawy, to wyślę Rakowowi ofertę i może go odkupimy wtedy. Tak więc dam wam chwilę teraz na to. Jeśli oglądacie z odtworzenia, to pewnie sobie przewiniecie ten fragment. A jeśli na żywo, to nie będziecie w stanie i jesteście w kropce, nie? Musicie czekać teraz. Więc może z nudów to zrobicie. Jeśli nie, to oczywiście nie, nie ma problemu. Ja nie muszę mieć wcale Jezierskiego na stałe, co nie? Wy też nie musicie mieć wcale Jezierskiego na stałe. Ale fajnie by było go mieć. Dobra, kto miał to zrobić, już chyba zrobił. Dziękuję, wracamy do gry. Jak się ktoś zdecydował, bardzo dziękuję. Jak ktoś się nie zdecydował, też bardzo dziękuję. Nie ma obowiązku. Racki, Szymała, Zyk i Ślusarczyk są ponoć obecnie niezadowoleni z treningu. Mam to w piwie. Celulozą Kostrzyn będziemy teraz grać. Dobra, Polska wygrała, widzę, w tych eliminacjach z Litwą. Już myślałem, że trzeba ich będzie ratować, ale widzę, że nie ma takiej potrzeby póki co. A dobrze, że tej Polonii by to mnie idzie jakoś wybitnie, bo ja się ich w sumie najbardziej bałem, a oni dużo punktów tracą. Pierdolnęli teraz tą biedną Kalinę. Kalina Gubin ma zajebisty po prostu. Dostali tak, 1-5, 4-6, 1-3, 1-7, 2-3, 1-8. Oni się zaraz z tych rozgrywek wycofają, bo roki. A jak się nie wycofają, to i tak spadną z tej ligi. Myślę, że po takim starcie to już nie ma dla nich większej nadziei. Celuloza Kostrzyn. Kostrzyn to nie jest tam, gdzie Woodstock jest? Czekajcie, jest Kostrzyn w Wielkopolsce. Jest Kostrzyn nad Odrą. Tak, czyli to jest chyba tam, gdzie jest Woodstock. Nigdy nie byłem na Woodstock. Nie żałuję jakoś specjalnie. Chociaż to niektórzy lubią. Jesteśmy zdecydowanym faworytem. Ja ostatnio byłem na konferencji po meczu, więc prędko się na niej nie pojawię. Okej, czy uda nam się wygrać 7 mecz z rzędu, jak myślicie? Ja myślę, że może nam się udać. Ale jeśli chodzi o skład, to w sumie podobał mi się ten skład w ostatnim meczu. Możemy dalej tak grać, tylko Kożul już pojedzie na mecz. Zabrałbym tego Macieja Tokaja na mecz. Może zamiast na Greckiego pojedzie Maciej Oka. Jak będzie szansa, to go wpuścimy. Jedziemy! Po 7 zwycięstwo. O kurwa, zapomniałem Brzyka wpuścić. A powinien bronić Brzyk w tym meczu. Dobra, powiedzmy, że to nagroda za to, że Tobiasz nam puchar wybronił. Gdyby nie Tobiasz w pucharze, to spore problemy moglibyśmy mieć, taka prawda. Więc okej, powiedzmy, że taką ma nagrodę. Ale teraz już musi znowu czyste konto. Dobra, jest, znowu pada deszcz. Celuloza Kostrzyn może w tych warunkach sobie radzić trochę lepiej, gdyż celuloza jest odporna na wodę. Dobrze kminie? Co to jest w ogóle? Nie, celuloza nie jest odporna na wodę. To jest taka jakby kurwa wełna. Więc nie, więc ten deszcz powinien jednak na naszą korzyść działać. A mają jakiegoś Żału, Głoima, Resz... Ty dwóch zagranicznych mają. Patrzcie no. Muszą mieć dużo pieniążków. Ajajaj, ależ pięknie to zrobił Jezierski. Kurde, szkoda, że to nie wpadło, no. Dobrze, dobrze, dobrze. Ciśniemy ich, panowie. Ajajaj.
To ten bramkarz też jakiś zagraniczny. Co oni mają, skąd oni mają tyle zagranicznych piłkarzy? Ja tylu nie mam nawet. Ja mam w składzie dwóch. Kolejny jakiś Mainz. Jezu, co to za kurwa międzynarodowa ekipa? No tak, oczywiście jak żał, to musi stałe fragmenty wykonywać. Bo na pewno jest technicznie lepiej wyszkolony niż każdy Polak. No, gramy na razie tak dość ospale, powiedziałbym. Ale Kluczbork przegrywa, świetnie. I Polonia by tam przegrywa, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, my swoje okazje będziemy mieć prędzej czy później. Albo i nie. Ty dziwnie. No panowie, trochę więcej ruchu tam może, co? Trochę się kurwa tam przyciśnijcie ich, no. Ja pierdolę. Brawo Siuda. O, będzie wrzucał. Miller jeszcze jakiś tam jest? To jest w ogóle polska drużyna? Czy to jest polska drużyna? Ja zgłaszam tutaj... Co? Cześć, co oni mają za skład w ogóle? Wszyscy na kontraktach tymczasowych. Moritz Berhard, 18-letni Niemiec. Richard Haut, 18-letni Niemiec. Gracjan Klebieko, to Polak akurat, to nie wygląda. Torge Malzhan, 36-letni Niemiec. João Guimarães, Brazylijczyk. On przed Skaryny Gubin. A, okej, okay, to taki Brazylijczyk. Ruben Müller, 18-letni Niemiec. Simon Notzold, 21-letni Niemiec. Jonas Jansen, 20-letni, to jest niemiecka drużyna. Niemiecką drużyną gramy. Bo ten Kostrzyn jest chyba jakoś blisko granicy niemieckiej. To co oni tam... Łapią tych Niemców, kurwa, zwożą ich na siłę tu? Jak to wygląda? Dobra, nieważne. Trzeba z nimi wygrać. Nysa przegrywa, Górnik przegrywa, bardzo dobrze, dobrze. Napierdalajcie się tam. Tylko my musimy zacząć lepiej grać, bo nie wygląda to zbyt ciekawie na razie, powiem wam. Dobrze, tak co se możesz, kurwa. Na plaży w Rio de Janeiro. Nie, kurwa, w poważnym mieście. Jakim są Gorzałkowice. Nie podoba mi się ten mecz, powiem wam. Gramy naprawdę, naprawdę gramy najsłabszy mecz od bardzo dawna. O, był mi brzuch. Jestem głodny. Liczę na jakiś przebłysk geniuszy tutaj. Ale też broni ten kurwa Niemiec, no już dwie takie wyciągnął. Nie, nieźle, nieźle jest nawet ustawiona ta celuloza. No, Przemo. No, Łukasz! Dobra, zrobiliśmy parę akcji, się udało zrobić. W drugiej części tej drugiej połowy. To trzeba czekać na okazy swoje dalej. Jezierski gra słabo. Obrona gra dobrze. No jeszcze jakaś szybka akcja, panowie. Do szatni im wpierdolić. No! Ależ wykończenie. No podanie Piszka oczywiście pierwsza klasa, ale zobaczcie, z takiego kąta to zmieścić. Jak on to zrobił w ogóle? Bardzo dobrze. Nie wolno nam teraz odpuszczać, to na pewno. Dobra, wpuścimy Kożulia, zobaczymy. Może się już wykurował chłopak. Niżej trochę tu. O, średni pressing. Piszczek i Michalski trochę zmęczeni. Ale na razie tych jeszcze grają. A ten Michalski wszystko czyści na tym środku obrony. Świetny transfer. No! Jest dwa.
A, no, tak mi się wydawało, że był spalony. Żało, srało. Się zesrało. Kurwa, Tobiasz! Jak można spuścić coś takiego, no? Kurwa. Pokarało mnie, miał Brzyk bronić w tym meczu. Brzyk by to przecież nie puścił takiej bramki. Znaczy może by puścił, ale... No ale panowie, walczymy. Walka, walka. Bo tu punkt nas w ogóle nie zadowala w żaden sposób. Trzeba wygrać. Koziul obsrany na razie, jak widać. Widać, że chłop nie grał dawno. Ale spokojnie, on zaraz się skręci. Więcej muszę od was chyba zażądać. No Tobiasz, nie wybaczy ci tego. Oni mieli jeden celny strzał i to z dupy. I ty to musiałeś wpuścić. Było tym Mrzykiem, kurwa, grać. No. Znowu Oskar asystuje. Teraz mogę was pochwalić. Zmian na razie nie robimy. Brawo, no i masz Przema. A możesz też to zrobić sam. Mateusz Jezierski goni Przemysława Brychlika w klasyfikacji strzelców. To może być bardzo pasjonujący pojedynek do ostatniej kolejki. Będą się obaj liczyć. To może być ciekawe w sumie. Ciekawe, czy jak już będzie ten sezon tak daleko i oni obaj będą tylko w stawce, czy będą na przykład nie podawać sobie wtedy. Faktycznie zawęzić pole gry nasi przeciwnicy. No, niech się zesrają. Tutaj tempo niżej. Dobra, ja myślę, że możemy zrobić nasz manewr taktyczny. Zrobimy manewr taktyczny polegający na tym, że wciągniemy Brychlika i wpuścimy za niego Muchę. Wpuścimy za niego Wojcinowicza. Wojcinowicz przejdzie tu. Myślę, że to jest dobry manewr. A, Michalski jest zmęczony. To Piszka tu. Tu. I Bator. Myślę, że jest to nie głupi manewr taktyczny. Głupie jest tylko to, że teraz Piszczek jest zmęczony. Coś po tej akcji wymyślimy. A czemu my jesteśmy tak mega z przodu? Panowie, no przecież nie musi... Nie możemy im tak oddawać pola, jak prowadzimy 3-1, no. Brawo, Siuda. Zmęczony, ale przytomny. No i kurwa, odjebałeś, bokiem wjeżdżałeś i stoi i cały... Ja wiedziałem, że ty się tak skończy. No i zobacz. Filipe, coś ty odjebał. Coś ty wymyślił, bo na chuj w takim miejscu. W narożniku pola karnego ty robisz w ślizg. Cześć, tu Tobiasz Pańsetal. Witam w... Podwójna! Tak jest! Niczym szczęsny z Arabią Saudyjską. Brawo! No, odkupiłeś, powiem ci, winy. Zmiany trzeba zrobić, bo Filipe umiera, czyli to pewnie dlatego był ten dziwny ślizg. I tu wpuścimy Macieja Okaja. Tak jest, Maciej Okaj. Kolejne minuty ma. Trochę się nauczyłem już więcej reagować w trakcie meczu, nie zostawiać wszystkiego losowi. O! Będzie ten hat-trick? No musi być. Tak jest. No, to Korzyń podawał, tak? Brawo, Dzwonimir. Ale trzeba przyznać, że celuloza twarde warunki postawiła. Niemniej jednak nic im to nie dało. No, okej. Dajesz, młody. Oj, młody podpalił. Warek ogrywa Górnika. To jest dobra wiadomość, bo ten Górnik był wysoko. Niech on... O, Lechia przegrywa. Ajajaj. Jak nie mógł zakończyć Bator ten mecz? Kurde, MKS Kluczbork jednak wyszedł na prowadzenie. Szkoda. Czyli ten Kluczbork może być naszym głównym rywalem w tym sezonie.
a my z nimi nie lubimy grać. Brawo, 4-1 u siebie, kibice w niebo wzięci. Jezierski z hat-trickiem, Kożuk wraca, Mazurkiewicz z asystą. Świetnie, jestem bardzo zadowolony. Dobrze, no jest 21 punktów. Niestety MKS Kuszborg punktów nie zgubił, chociaż było bardzo blisko. W czwartej minucie doliczonego czasu strzelili. Kurwa, szkoda. Mielibyśmy 4 punkty przewagi na drugim miejscu. Kończymy na dziś. Koniec.